Drodzy kochani, spotykamy się dzisiaj tutaj w siedzibie zespołu Krakow Singers. Kończymy tym dzisiejszym spotkaniem nasz projekt, który składał się z trzech części, z spotkań z trzema różnymi kulturami. Projekt, przypomnę, zadanie nazywa się International Krakow Singers Zatrzymany w sieci. Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta Krakowa. Dziękujemy. I dzisiejsze spotkanie to spotkanie, w którym zderzamy albo spotykamy się z kulturą oczywiście polską, ale również z kulturą bułgarską. Będziemy mieli dzisiaj tutaj warsztaty z zakresu właśnie muzyki, która pochodzi z rejonu Bałkan, dokładnie właśnie z Bułgarii. Jest z nami dzisiaj Triona Megdana, trzy przepiękne dziewczyny, które pięknie śpiewają i które prowadzi w jakimś w zakresie programowania Marek Bebak, który z nami tu jest, będzie też opowiadał. I Marek oprócz tego, że poszukuje tematy melodii rdzennych bułgarskich, później następnie opracowuje, czasami zdarza się właśnie, że aranżuje, opracowuje, stylizuje w bardzo szeroki sposób, tak żeby trzy przepiękne głosy mogły ze sobą współistnieć. Będziemy tego świadkami. Marek, proszę Cię, zapraszam. Dziękujemy. Rzeczywiście jest tak, że Triona Megdana śpiewa muzykę bułgarską, muzykę stylizowaną, można powiedzieć, bo wykorzystujemy oczywiście melodie ludowe, tradycyjne, ale w dużej mierze wykorzystujemy muzykę skomponowaną przez współczesnych kompozytorów, współczesnych, mam na myśli wiek XX, już bardzo dawny i odległy od nas, ale początek wieku XX, połowa XX wieku, lata 70. to jest ten okres, w którym bardzo dużo muzyki w Bułgarii było pisanych. Muzyka była tworzona z myślą właśnie o wykorzystaniu folkloru, zresztą tak jak w całej tej wschodniej, centralno-wschodniej Europie taka muzyka powstawała, inspirowana folklorem. Natomiast w Bułgarii wyglądało to jeszcze ciekawiej, no bo ta muzyka tradycyjna jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo zróżnicowana. No i dziewczyny wspólnie postanowiliśmy stworzyć taki zespół nawiązujący do tych tradycji bułgarskich. My jesteśmy wszyscy z Polski, Polki, ja jestem też Polakiem i generalnie inspirujemy się bardzo tą kulturą i staramy się poszukiwać, wspólnie odnaleźć coś ciekawego i nawiązywać do kultury śpiewu wielogłosowego bułgarskiego, bardzo znanego i chyba, jeśli chodzi o taką kulturę ludową, najbardziej znaną właśnie od lat 70. przez to, że zespół Radia Bułgarskiego dostał nagrodę Grammy i od tego momentu ta świadomość europejska jest dużo większa i muzyka bułgarska jest dużo bardziej znana dzięki temu, prawda? Tak, a my się poznaliśmy w takich okolicznościach też właśnie muzycznych i tutaj mieliśmy wspólne doświadczenie innych zespołów krakowskich, które gdzieś tam wątki w ogóle muzyki Bałkanów i też muzyki słowiańskiej i polskiej podejmują. Ale co ciekawe i dlaczego to jest ważne, jeżeli chodzi o samo powstanie Tria, to zawsze, kiedy już nawet nie byliśmy członkami tych zespołów, kiedy się spotykaliśmy na różnego rodzaju sytuacjach takich bardzo nieformalnych, jakichś urodzinach, imprezach, zawsze śpiewaliśmy jakby odruchowo te piosenki i gdzieś to tak bardzo głęboko w nas siedziało, zresztą każdy z nas w kierunku tej takiej właśnie w kierunku w ogóle muzyki Bałkanów zawsze spoglądał z wielką miłością i pasją i postanowiliśmy popracować troszkę więcej. Oczywiście jest to dla nas forma absolutnie pasji, jakiegoś takiego, można powiedzieć, też trochę samorozwoju swojej wyobraźni muzycznej i też przełamywania pewnych barier gdzieś tam, do których jesteśmy przyzwyczajeni, słuchając ciągle muzyki, no takiej bardziej, powiedziałabym, może troszkę mniej skomplikowanej, bo jednak ta muzyka bułgarska, mimo że wydaje się momentami, że jest prosta, to jednak choćby te sekundy, które musimy uśpiewać, no też musiałyśmy się do nich przyzwyczaić.
I pamiętam ten moment w 2017 roku, kiedy właśnie z Markiem i z Lejlą powiedzieliśmy, że musimy jeszcze przekazać Oldze tę informację, że właśnie od dziś będziemy co tydzień się spotykać na próbie. I taka jest historia Trionamid. Zespół trwa w tej studii 3 lata. Zespół istnieje. Rzadko koncertujemy. Staram się w miarę regularnie spotykać, no ze względu na to, że tak jak mówiłam, wszyscy jesteśmy zajęci, każdy z nas czymś innym zupełnie się zajmuje, a to jest jakby nasza najwyższa forma wyrażania też przyjaźni i pasji jakiejś. No. Tak, jesteśmy na pewno zespołem czy też projektem amatorskim, ale łączy nas właśnie na pasja i miłość do muzyki bałkańskiej, bo to jest absolutnie coś, co myślę, że każdy z nas może powiedzieć, że kocha i uwielbia i to, że możemy wyrażać się w ten sposób, jest dla nas najważniejsze i z największą radością absolutnie. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy z Wami się spotkać i Wam przekazać to, co nas zajmuje. I może zarazić tą pasją. Liczymy. To jest niepowodzony czasowy, ale właśnie tą pasją chcielibyśmy się z Wami podzielić. Zarażamy pasją dzisiaj. Przyjmujemy, dziękujemy. Może zaczniemy od takiej prostej piosenki ludowej, która nazywa się More Zarzeni Seguro. Chciałbym, żebyśmy spróbowali się jej wspólnie nauczyć. Zespół jeszcze Love Singers nie zna tej piosenki, więc będzie to, myślę, jeszcze ciekawsze doświadczenie dla nas wszystkich. To jest piosenka dwugłosowa. Dzielimy się na głos wyższy i niższy. Wyższy to jest śpiew, linia melodyczna. Dolny głos to jest burdon, bardzo typowy do muzyki bałkańskiej, bułgarskiej. Zwykle jest tak, że te dwugłosy są takie, że jedna osoba prowadzi, czy jedna grupa prowadzi melodię, druga grupa to jest burdon. I co ciekawe, tak jak zresztą w polskiej tradycji ludowej, te głosy nie mogą istnieć bez siebie. To znaczy nie jest tak, że można tylko jeden głos zaśpiewać. One istnieją wspólnie i bez siebie są niemożliwe. Więc spróbujmy może. Ja będę może korzystał przez instrumentu. Ja może jeszcze dodam, że to jest pieśń szopska z południowo-zachodniej Bułgarii. Z regionu szopskiego to jest ten region wokół Sofii. Myślę, że wszyscy wiecie, wszyscy znacie stolicę. Kojarzą wszyscy szopską sałatkę. Tak. Może za początek zrobimy tak, że dziewczyny by zaśpiewały tę piosenkę, posłuchajcie i wtedy będziemy sobie próbowali wspólnie. More zażeni se giuro skendeli, giuro skendeli, amore tvi meseca otkak momadi, otkak momadi, ri more kaotine u gradu Sofi, u gradu Sofi, amore kazali mi Janka Beloli, Janka Beloli, ka more kato sedi, ka to slnce gre, ka to slnce gre, more snaga ta i fidan vat gradi, fidan vat gradi, na more kosite i sfila i driši, sfila i driši, ma more lice to i ka nie trzeba się uczyć, chodzi tutaj tylko tekst, natomiast spróbujmy się nauczyć głównej linii melodycznej. Bardzo powoli spróbujmy sobie to zaśpiewać. Raz i. More zażeni se giuro skendeli, giuro skendeli, amore prime
Pierwsze dwie zwrotki, dodając jeszcze te ozdobniki na dźwiękach. To jest zupełnie, nie wszyscy w tych samych miejscach te ozdobniki dodają oczywiście, to jest, zależy od wykonawcy, dlatego nie można powiedzieć, w którym miejscu należy dodać przednutkę, czy jakiś mordent. Kwestia to jest taka, no, konkretnej śpiewaczki, konkretnego wykonawcy. Więc spróbujcie jeszcze raz. Pierwsze dwie zwrotki. Troszkę szybciej, tak żeby było łatwiej te ozdobniki zrobić. More zażeni se giuro skendeli, giuro skendeli, a more tri meseca od kak mo mahdi. Od kak moma diri more. Okej, czyli dodajemy na, jak jest i, h, h, to robimy to bardziej tak powtarzając, żeby to wyszło jakby mocno z brzucha, jakby, tak? I troszkę rozedrgać właśnie, żeby to było, nie był płaski dźwięk. I jak zauważyliśmy wszyscy, tutaj te śpiewy opierają się głównie na śpiewaniu piersiowym jednak. Chociaż, tak jak dowodzą badania etnomuzykologów i w ogóle muzykologów, śpiewaczki profesjonalne, które teraz w Bułgarii występują, śpiewają miksem, więc te wszystkie wysokie partie wykonują zupełnie luźno, tak, naturalnie. Więc to nie jest tylko piersiowe śpiewanie, tylko faktycznie góra i dół jest też wykorzystywane. Dobrze, spróbujmy razem. Może już spróbujmy podzielić, wprowadzić burdon jeszcze do tego. A burdon to jest jeden dźwięk po prostu, tak? Burdon to jest jeden dźwięk, po prostu śpiewanie na jednym dźwięku. Co sekundę, co dwie zwrotki, sekunda wyżej. Spróbujmy to zrobić, zobaczymy. Czy burdon robi ozdobniki, czy burdon trzyma? Nie, burdon jest trzymanie po prostu. Tak, to jest kwestia trzymania podstawy. Ozdobników nie robi, chyba że Leila robi ozdobniki jakieś. Jeżeli robię, to robię to nieświadomie, intuicyjnie. Czyli jednak. Być może. Może się zdarzyć, ale jeżeli jednak trzymam ten dźwięk, jeżeli skupiam się na trzymaniu dźwięku, to raczej staram się być solidną podstawą, oparciem na dziewczynę. Oparcie na zespół. Dobra, spróbujmy. To jest, to można sobie wyobrazić jako taką linię i wokół tej linii właśnie cała linia melodyczna z ozdobnikami się odbywa. Więc. Panowie proponuję, żeby śpiewali burdon, w pewnym razie. Nie, ale ty, tak? No, pół dzielone, nie wiadomo. No to
raz tak, a raz inaczej. Bo generalnie każdy może śpiewać wszystko i jest pełna dowolna. Więc jak chcecie, jak czujecie? Raz. More zażeni se biuro skendeli, biuro skendeli, a more trime se ca odkak momagi, odkak momagi, more kaotide u gradu Sofi, a more kazali bianka. Występują jak najbardziej i na nich się opierają pieśni tradycyjne ludowe. Natomiast w tym, czym my się zajmujemy, te aranże, tzw. robotki opracowania muzyczne, tutaj następuje zderzenie tonalności durmol i tonalności tradycyjnej, właśnie modalnej jeszcze, więc nie ma jakichś specjalnych, przynajmniej ja nie znam, może są, ale ja nie znam specjalnych odmian skal, które przynajmniej w tym repertuarze, w którym się poruszamy, ich nie ma. Jakieś dodatkowe. To są skale frygijskie, doryczka, lidyjska oczywiście się pojawia. No i operowanie systemem też durmol w opracowaniach. I to jest właśnie ta ciekawa rzecz, że tu się zazębiają ta tradycja, taka rdzenna z muzyką artystyczną, opracowaną artystycznie z tonalnością współczesną. Nawet akordy skrzypiowskie się pojawiają czasem w opracowaniach bułgarskich, także to jest taka charakterystyka tonalna. To teraz sobie przejdziemy do Czyczowite konie, do opracowania melodii z regionu szumskiego. Może na początek powiemy, co to za pieśń. Jest to pieśń obrzędowa, Czyczowite konie, to znaczy dosłownie konie wujka. Czyczo to jest wujek. I tę pieśń wykonuje się w sobotę przed niedzielą palmową. I wykonywana jest ona przez młode dziewczyny, to znaczy dziewczyny co najmniej 16-letnie, takie, które już mogą wyjść za mąż, gotowe do zamąż pójścia. I jest to obrzęd kumiczyny z cyklu Lazarowany, ponieważ odnosi się to do świętego Łazarza. W prawosławiu jest to bardzo ważne święto, właśnie obchodzone przed Niedzielą Palmową. I te dziewczyny nazywane są Lazarkami. I one chodzą od domu do domu i tam śpiewają różne pieśni, w których
życzą gospodarzom zdrowia, dobrobytu i tak dalej. Następnie w dniu tego kumiczenia, tego obrzędu, dziewczyny chodzą nad rzekę puszczać wianki. No i ten wianek, który dotrze, przypłynie najprędzej do mety, ta dziewczyna staje się tak zwaną matką chrzestną reszty grup dziewcząt i ona jest taką przewodniczącą, przewodniczką ich grupy i zaprasza je trzeciego dnia Wielkiej Nocy do siebie na obiad. I właściwie to jest koniec tego całego obrzędu. Tym kończy się cały rytuał i dziewczyny wówczas są już postrzegane przez społeczność jako te, które są gotowe do zamążpójścia. Natomiast sama pieśń, którą wówczas również się śpiewa, opowiada już o przygotowaniach do samego ślubu. To znaczy opowiada o spotkaniu przyszłych teściów. Tutaj konie wujka pasą się gdzieś na łące i patrzą daleką drogę, która je czeka, ponieważ muszą pojechać do przyszłych teściów dziewczyny, żeby ci rodzice chłopaka muszą pojechać do teściów swoich przyszłych, żeby poprosić ich o rękę tej dziewczyny. Więc pieśń ta pokazuje tak naprawdę, jak cała społeczność i cała rodzina jest zaangażowana właśnie w ten sam proces zaślubin. No i opowiada o tym, co wiele z tych pieśni, które zresztą dzisiaj też czy zwykle prezentujemy podczas naszych koncertów, opowiada właśnie o tym całym obrzędzie gotowości do zamążpójścia, przygotowań wokół tej uroczystości. Pokazuje, jak to jest właściwie taki rytuał przejścia również, można powiedzieć. Więc tutaj jest to historia po prostu o tym, jak te konie przygotowują się do tego i jadą już później do przyszłych teściów chłopaka, żeby poprosić dziewczynę o rękę. Jest to utwór również z regionu Szopskiego, tak. Tutaj mamy opracowanie, no takie artystyczne, taka obrabotka to jest, czyli opracowanie muzyczne, wykorzystujące pewne elementy typowe dla właśnie takich opracowań, czyli będziemy podzieleni na dwa zespoły dialogujące ze sobą. Na początku będziemy się wymieniali swoimi jakby opracowaniami, które są trochę różnej stylistyce utrzymane, a na koniec połączymy nasze siły wspólnie i kilka zwrotek zaśpiewamy razem. W ramach tych dwóch grup mamy grupę trzygłosową, w której jest jedna linia melodyczna główna i dwa głosy towarzyszące z wykorzystaniem takich charakterystycznych dla Bułgarii, dla muzyki bułgarskiej opracowanej artystycznie sekund. Zresztą to jest też typowe dla muzyki szopskiej. No a opracowanie drugiej części jest taką luźną parafrazą na tematy melodii ludowej. No więc spróbujmy jeszcze sobie zajrzeć w zapis, żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie co jest. Początek zaczyna trio na Magdana, najpierw w duecie, potem rzeczywiście w trio. I to jest pierwsza strona naszego utworu. Później bezpośrednio od razu wchodzicie ze swoim opracowaniem i śpiewacie dwie kolejne zwrotki. Tak? Chyba, że ja coś pomyliłem. To wyjdzie za chwilę na pewno. Wszystko będzie dobrze. No i później się połączymy. Potem już do końca idzie to tak, jak jest w zapisie, z powtórką. Więc myślę, że sobie damy radę. To co, zacznijmy może... Zacznijmy sobie od początku. Ciccio Tutti man,
moment, w którym przejmujecie pałeczkę wy i jest przeniesienie tonalne. Tak, i spróbujmy dalej. Na daleko plena, na godę taina, tutti man, tutti libe na vita, ja, da, zupa libe boso. Na godę... Raz, dwa, trzy. Na godę taina, samego początku, bo musimy mieć trzy głosy w trio. Spróbujmy to zaśpiewać. Tam wasza partia jest bardzo wysoko zapisana, znaczy dosyć wysoko. I myślę, że trzeba by spróbować zaśpiewać to zupełnie luźno. Tak trochę od niechcenia. Spróbujcie tak zrobić, żeby to nie było bardzo takie klasyczne śpiewanie, tylko zupełnie tak, jakbyście sobie chcieli zaśpiewać na górze jakieś, żeby was echo tak, poniosło dalej. Spróbujmy od samego... Przepraszam, tak. Od mowy innego wyrazu chciałam się zapytać. Dlatego, że tutaj widzę, że u was jest napisane nago deżda, a u nas jest napisane nago zdeżda. Z tak jest niepotrzebne, czy niepotrzebne na godę. Na godę. Mogą być niestety. Myślałam, że ja się pomyliłam, ale a wszędzie mam to. Czy w tej naszej zbiorce mamy robić takie accelerando? Generalnie ja sobie myśliłem tak, że to accelerando jest tylko na samym początku, na tym takim, na tej takiej, na sam początek, kiedy pierwsza zwrotka, później już raczej w tempie byśmy chcieli robić tylko fermaty w odpowiednich momentach, tak myślę, ale raczej w tempie regularnym. Okay? Spróbujmy jeszcze raz od samego początku może. Ciccio co w poprzedniej części, na tym
mlibę, tam jest ma być des? Czy to jest pomyłka, czy jest ces, ma być cały czas? Aha, rozumiem. Może być... Teraz zaśpiewałem pierwszym razem tak, a to za drugim tak. I to tak się zgadza. Tylko no właśnie. Pytanie, czy to jest taki... Nie było tutaj zamysłu żadnego. Więc tak, żeby było wygodnie. Dobra. Okay? Potraktuję to jako zdobnie. Dokładnie, tak. To jest dobre miejsce. Super. No to spróbujmy od tego... Znajesz mi swatę. I od razu z wejściem na następną? Tak, to znaczy spróbujemy zaśpiewać sobie zwrotkę i od razu mamy powtórkę, tak? Czyli to jest od razu w tempie, bez żadnego. Czyli to zatrzymanie jest za drugim razem dopiero? Tak. Tak, to trzymanie jest dopiero za drugim razem. Tutaj nie ma żadnej wolty, ale wiecie o co chodzi. Dobrze, to od zna. Znaleźli swatę, zaś to sme došli, spate imam, tutti imam, tutti libe na fidan, ja, gagana, dzubaj libe bosom. I ja sme došli, za vaša mara, tutti imam, tutti imam, tutti libe na fidan, ja, gagana, dzubaj libe bosom. Za vaša mara, za našo mara, sami. Czy ona jest dla was wygodna, czy jest niewygodna, jeśli chodzi o odczuwanie współbrzmień, to chyba nie ma tutaj jakichś powodów, czy raczej wszystko jest tradycyjnie. Staramy się iść w kierunku tego stylu, no. Teraz tak, tak, świetnie. I zupełnie trzeba to potraktować, wydaje mi się, na luzie, to znaczy starać się śpiewać takim jakby trochę otwartym dźwiękiem, żeby nie umiem tego powiedzieć, ale żeby się niósł ten głos. Jest w Bułgarii takie, tak się mówi, że kobieta ma, bo zwykle śpiewają kobiety, przepraszam panowie, ale tak to jest, że kobieta ma głos jak dzwonek, brzmi jak dzwon, czyli ten dźwięk, który się niesie bardzo daleko. I im lepsza śpiewaczka, tym ten dźwięk się bardziej niesie. Spróbujmy teraz właśnie sobie wyobrazić, że jesteśmy takimi dzwonami, które muszą zabrzmieć jak najdalej. Oczywiście trudno to się robi, jak są krótkie dźwięki, ale w tej kulminacji tam można sobie oszaleć. Znaleźli swatę, zaś to sme došli, spate imam, tutti libe na fidan, ja, gagana, dzubaj libe bosom. Nija sme došle za vaša mara, dušme imam, tutti imam, tutti libe na fidan, ja, gagana, dzubaj libe bosom. Za vaša mara, za našo mara, za wasza mara, dobrze? Żebyśmy byli precyzyjnie wszyscy równo ze sobą. Za wasza mara, za nasz ją maszą,
to jest siła. Pięknie. Dobrze. Jakieś uwagi z waszej strony? Czy są? Bardzo ładne to jest. Bardzo się cieszę. To jest bardzo piękna melodia, taka sama w sobie. Nie bardzo trudna, ale jednak tutaj te współbrzmienia w melodii, to znaczy kroki kolejne, sekundowe, sekundy małe, sekundy wielkie, one tutaj robią cały ten nastrój. I zresztą ta melodia jest bardzo często wykorzystywana w kulturze. Goran Bregowicz też na jednej ze swoich płyt, nawet nie wiem, czy w jednym utworze, czy bo większość z nich jest wielokrotnie aranżowana przez niego w zależności od tego, z kim śpiewa, ale jest to jeden z tych motywów, które się pojawiają właśnie w tych aranżacjach jego utworów. Zresztą, jak wiecie zapewne, tych historii na temat Gorana Bregowicza, jego wykorzystywania utworów ludowych i aranżowania czasami właśnie tutaj w taki dość kontrowersyjny sposób cytowania muzyki tradycyjnej jest dość powszechny. No ale właśnie między innymi dzięki niemu cały świat mógł usłyszeć gdzieś tam na innych kontynentach również, jak piękne są te tematy bułgarskie i też tą specyfikę poczuć, bo jednak no, my tutaj właśnie przez to, że jakby też śpiewamy wspólnie, więc tworzymy jakąś dodatkową taką przestrzeń i głębię. To samo dzieje się na przykład właśnie w muzyce Gorana, z tym, że no tam jakby instrumenty tworzą to takie wypełnienie tej przestrzeni. Dobrze, to może spróbujmy jeszcze raz od początku do końca sobie to zrobić. Czy tempo jest dla was odpowiednie, czy nie? Bo tam myślę, że największym problemem jest tutaj tekst, który było jest dużo i opowiada całą historię i jest w języku obcym. Więc jest to... Myślę tutaj największy powód. Spróbujmy jeszcze raz od początku. Ciczowite kone. Okej, tylko od jednego dźwięku zacznijmy.
Mamy to. Dziękuję. Bardzo dziękuję.